Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dziś będziemy się malować i będziemy testować markę Catrice. Powiem Wam, że trochę tych kosmetyków marki Catrice mi się zebrało. Chciałam zawrzeć je wszystkie w jednym filmiku. No i tak pomyślałam, że po prostu zróbmy sobie makijaż jedną marką. Od razu zaznaczam, że niestety nie mam pudru ani bronzera tej marki, ale tutaj jakoś sobie poradzimy. Natomiast cała reszta produktów jest u mnie w kosmetyczce, więc zacznijmy właśnie ten filmik i zacznijmy się malować. Jak widzicie, ja mam już twarz przygotowaną, to znaczy, że mam krem namierzający, no i zaczynamy od podkładu. No i nie mogłoby być innego podkładu, jak tylko ten Catrice True Skin. Spójrzcie, nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Tutaj to dobrze widać. Ja go już tyle zużyłam. Nigdy tak, w takim tempie nie zużywałam podkładu. To jest po prostu jakiś szok. Muszę go za chwilę chyba odłożyć i zużyć inne, bo tamte mi się przeterminują, a co z tym, a ten mi się szybko skończy i co? Dobra, ja nakładam zawsze jedną pompeczkę tego podkładu. Jak widzicie, on jest dość lejący, ale jedna pompka jak najbardziej wystarczy Wam, żeby nałożyć na całą twarz. On ma dobre krycie, on bardzo ładnie ujednolica koloryt skóry i nawet kryje niedoskonałości, mimo swojego właśnie takiego dość średniego krycia, a co ważne, on nie jest widoczny na twarzy. Jeśli chcecie taki zobaczyć jego prawilny test, to tutaj Was zapraszam. Dam Wam tutaj odnośnik do filmu właśnie, gdzie testuję ten podkład. Ogólnie, odkąd go kupiłam, powiem Wam szczerze, że tylko może 2 albo 3 razy użyłam innego podkładu. O czymś to świadczy. Naprawdę jest sztos. W ogóle gąbką, którą nakładam ten podkład, to jest ta gąbka z iMagic i jej test też nagrałam. I ostatnio w ogóle dostałam komentarz pod tym filmem, że podobno kolor gąbki determinuje jej miękkość, więc tego nie wiedziałam. Przy kolejnych jakichś zakupach na Ali na pewno zamówię sobie inny kolor tych gąbek i zobaczymy, czym one się różnią, czy się w ogóle różnią. Ok, podkład nałożony, tak to wygląda, naprawdę bardzo, bardzo go lubię. I słuchajcie, z tej serii powstał również korektor, który ja mam, tylko szczerze Wam powiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie on jest, ale mam inny korektor z Catrice, bardziej kultowy, bardziej znany, a mianowicie Liquid Camouflage. To jest korektor, który pewnie każda z Was kiedyś miała, a może ma obecnie. To jest taki jeden z pierwszych, bardziej kryjących korektorów w płynie. Wcześniejsza wersja była taka w kremowa, też ją kiedyś miałam. Natomiast ta w płynie zrobiła naprawdę wielką furorę. Jak widzicie, sobie ją nałożyłam pod oczy i też na środek twarzy, żeby lekko rozświetlić tę okolicę. I wszystko wklepuję tą samą gąbeczką. Jaka jest różnica? Niewielka ilość produktu. Teoretycznie nie mam żadnych cieni pod oczami, a różnica jest znaczna. Twarz przypudrowałam sobie poza kadrem, ale doszłam do wniosku, że może jeśli chodzi o bronzer, to z tej paletki Luminize użyję tego rozświetlacza, tego właśnie ciemnego, w bardzo małej ilości, bo on naprawdę daje moc. Jak widzicie, jest dobrze napigmentowany i po prostu tak lekko sobie musnę ten policzek, ale chyba zanim dam normalny, zwykły bronzer matowy, żeby troszeczkę ten efekt jednak był bardziej naturalny. I nałożę sobie troszeczkę właśnie bronzera, którego niestety nie mam z Catrice. Nie przygotowałam się dobrze do filmu. No, ale już reszta kosmetyków jak najbardziej. Ok, i właśnie na ten bronzer takim mniejszym pędzelkiem nałożę sobie ten, powiedzmy, rozświetlacz w kolorze złotym. Znaczy brązowym, takim opalonym. Naprawdę niewielką ilość. Ok, tak to się prezentuje. Widzicie, że już lekki błysk jest, więc zostańmy przy tym błysku i teraz pomieszam te dwa rozświetlacze ze sobą, bo w sumie jest mniej, powiedzmy, mocny highlighter i dość mocny highlighter. O, widzicie? Pięknie to wygląda, bardzo lubię te rozświetlacze. One mają taką złotą poświatę, więc jeśli lubicie złote wykończenie, to jak najbardziej, że on mimo swojego dość intensywnego blasku w ogóle mi się
nie odznacza na policzku, nie widać żadnej ciemniejszej tutaj łuny. Wygląda to przepięknie, bardzo lubię tą paletkę. I właśnie teraz. Słuchajcie, teraz brwi. Jeśli chodzi o brwi, to mam tutaj produkt Catrice Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. To jest wodoodporna kredka. Bardzo lubię tego typu kredki, jak wiecie. Z Golden Rose mi się spoko sprawdza, więc postanowiłam próbować tą. Ona jest tańsza niż Golden Rose. Znajdziecie ją w stacjonarnie w Hebe za 13,50 w cenie regularnej. Ja mam odcień 0,40 Cool Brow. I oczywiście z jednej strony mamy bardzo wygodny grzebyczek, który ja bardzo lubię używać. I oczywiście kredka. Cieniutka, wykręcana, bardzo lubię tą formę kredek i produktów do brwi, więc ja sobie szybko tutaj przeczeszę brwi, wypełnię je i będziemy przechodzić do makijażu oczu. Brwi gotowe, naprawdę bardzo fajnie pracowało mi się tą kredką, choć mam wrażenie, ona jest miękka, że niestety dość szybko mi się skończy, no ale co zrobić. Słuchajcie, teraz makijaż oczu, jeśli chodzi o paletki, to mam dwie propozycje. Tutaj mam paletkę Catrice Earth, tej jeszcze nie używałam, natomiast drugą paletką z Catrice, którą mam, to jest Catrice Pro Slim Eyeshadow Palette. Z tą paletą film już jest nagrany na kanale, więc jeśli jesteście ciekawi, jak ona się sprawdza, to koniecznie Was do niego odsyłam. Natomiast pomyślałam, że po prostu użyję tej, ponieważ tej jeszcze nie używałam, a jeśli jakiś kolor z tej drugiej będzie mi się po prostu podobał i kolorystycznie pasował, to sobie dobiorę. No i zaczynam jak zawsze od jakby zagruntowania, znaczy nie zawsze to robię, ale ostatnio, od zagruntowania powieki. W ogóle w tej palecie, jak widzicie, jest coś takiego, że tutaj jest base, nie wiem, czy zobaczycie ten napis. Widzicie, a tutaj jest highlight. Nie wiem, i to base to jest cień normalny według mnie, więc nałożę sobie na pędzelek i rozprowadzę po całej powiece. On jest dość jasny, choć w tej palecie i tak mamy taki ładny beżowy cień, ten pierwszy, na całą powiekę. No ale dobra, jak piszę beige, no to nałożymy. Widzicie, to jest jaśniejsze trochę niż kolor mojej powieki. Sięgam teraz po bardziej precyzyjny pędzelek i wymieszam chyba sobie te dwa matowe brązy, chociaż chyba skupię się bardziej na tym i zaznaczę sobie po prostu zewnętrzny kącik, albo je pomieszam. Jeden jest bardziej ciepły, drugi jest chłodniejszy, więc dlatego mam tutaj taki lekki dylemat. Patrzcie, trochę nałożyłam, a tu się takie rzeczy dzieją. Pigmentacja jest okej. Tak prezentuje się oko, bardzo mi się podoba, super pracuje się z tymi cieniami, one nie wytracają się nawzajem, bardzo ładnie jak widzicie się blendują i są dobrze napigmentowane, ale chciałabym sobie przyciemnić trochę ten zewnętrzny kącik i właśnie z tej drugiej palety użyję tego ciepłego cienia Earth i właśnie takim małym, bardzo precyzyjnym pędzelkiem wtłoczę go w sam tutaj zewnętrzny kącik, natomiast środek powieki i wewnętrzny kącik będę chciała bardziej tak rozświetlić, bo mamy też błyski w tej palecie, którą nakładałam te brązy. W ogóle ta baza też fajnie wygląda, nie wiem jak to Wy widzicie w kamerze, ale bardzo mi się podoba. Widać jakby te wszystkie odcienie, super to się komponuje. Jak widzicie, cień z innej palety też tutaj, że się tak wyrażę, wchodzi jak w masło. Jak widzicie, ja go nakładam tylko do załamania. Nie daję go wyżej tutaj, gdzie nakładałam ten cień z tamtej paletki, tylko właśnie stricte chcę przyciemnić sam zewnętrzny kącik. Wracam teraz do tej palety Earth i tym cieniem brązowym, który nakładałam w załamanie, nałożę sobie go na środek powieki, żeby nie dokładać jakichś zbędnych, kolorów, a żeby ta powieka tutaj była również zaznaczona i stworzę taki lekki efekt przejścia, taki gradient, widzicie? Jest różnica. W ogóle wydaje mi się, że ta baza też jednak jakąś tam robotę robi. Słuchajcie, mając już ten cień na pędzlu, nałożę sobie go też tutaj na dolną powiekę. Nie chcę wprowadzać jeszcze innego koloru, niech to będzie taki fajny makijaż dzienny w brązach. I nałożę na 3/4 długości właśnie powieki i tutaj sobie zewnętrzny kącik fajnie połączę.
Teraz przyszedł czas na błyski. Słuchajcie, przyciągnęłam sobie te trzy błyszczące cienie, które tutaj mam w palecie. Spójrzcie, jak one wyglądają. To jest jedno zanurzenie palca, nawet takie, wiecie, nie za mocne, a pigment jest naprawdę obłędny. Więc ja chyba użyję tego złota, tego środkowego i przy pomocy palca nałożę go na sam wewnętrzny kącik. Tak to się prezentuje. Mam ten cień highlight tutaj na górze i chciałabym go użyć na dolnej powiece. Już sobie go trochę pomacałam. On jest taki bardzo satynowy, delikatny. Nałożę go za pomocą pędzelka. Zobaczymy, czy w ogóle coś się da z niego wykrzesać za pomocą pędzelka. Ja sobie go lekko zmoczyłam i będę nakładać na dolną powiekę. W wewnętrznym kąciku, żeby go lekko jednak rozświetlić. O, widzicie? Jest różnica, dzieje się coś, jest tutaj lekki błysk. Tak to się prezentuje. Uważam, że wygląda to naprawdę bardzo ładnie, ale ja chciałabym jeszcze trochę przyciemnić linię rzęs. Dlatego tutaj mam taki czarny, grafitowy cień i właśnie za jego pomocą narysuję sobie lekką kreskę wzdłuż linii rzęs. Słuchajcie, ja kiedyś nie potrafiłam totalnie malować kresek, ale po pierwsze trening czyni mistrza, a po drugie mam wrażenie, że takie właśnie pędzelki, ja je kupiłam na AliExpress, są takie pędzelki trochę do malowania paznokci, do ozdabiania, takie bardzo precyzyjne, one Wam też super mega pomogą w właśnie malowaniu kresek, w robieniu ostrych linii po prostu. Ten cień czarny jest taki trochę... Ten czarny cień jest taki, po pierwsze, się sypiący. Jeśli nałożymy trochę za dużo. Teraz to tu postaram się naprawić. Dodatkowo ten pędzelki, jak widzicie, są ultra cienkie i kiedy zanurzycie pędzel w cieniu tak, to potem, żeby zrobić sobie kreskę wzdłuż linii rzęs, po prostu możecie stemplować tym pędzelkiem po linii rzęs i wtedy przenosi Wam się cień. Nie musicie się tutaj martwić, że coś jest za grubo. Naprawdę odkryłam te pędzelki i używam ich teraz bardzo często. Kreska namalowana. Teraz przyszedł czas, żeby wytuszować rzęsy. Naprawdę podobały mi się te kreski. Jeśli chodzi o rzęsy, to tutaj mam ikonistę właśnie z Catrice. Bardzo fajny tusz do rzęs z silikonową szczoteczką. Jak widzicie, ta szczoteczka jest taka trochę wygięta. Ona też ma różnej długości włoski. Nie jest za duża, więc dla małych oczu będzie naprawdę fajna. Ja sobie teraz je wytuszuję. Jak widzicie, nie nałożę żadnej bazy, żebyście też widziały efekt. I nałożymy jeszcze coś do ust, a jeszcze wracając do tej paletki, to naprawdę to jest bardzo fajna taka podstawowa paletka, bardzo spodobała mi się ta baza, cienie też są spoko, tematy są dobrze napigmentowane, jak widzicie czerń również jest dobrze napigmentowana, choć według mnie mogłaby być trochę bardziej ciemna, ona jest taka, wchodzi bardziej w grafit, no i czarny cień to był jedyny cień, który właśnie mi się osypał przy nakładaniu, no ale reszta cieni naprawdę jest fajna. Te błyski, jak widzicie, na dłoni super się prezentują. Są takie lekko foliowe. Do wewnętrznego kącika, jak znalazł, są takie według mnie eleganckie. Ten rozświetlacz też tutaj fajnie rozświetlił wewnętrzny kącik. A ja nakładam i nie gadam. Tak prezentuje się skończony makijaż oka z daleka. Naprawdę bardzo ładna dzienna wersja. Tusz do rzęs też spoko wypadł. Jak widzicie, ja mam kreski, a on i tak jest widoczny. No i teraz usta, Catrice, Volumizing Booster, odcień 150, Everyone's Nude. Super błyszczyk na co dzień. On lekko szczypie w usta. Ma bardzo ładny taki różowy odcień. Nie za jasny, dzięki Bogu, bo bym nie mogła go używać, a taki bardzo twarzowy i dodający takiej dziewczęcości. Tak wygląda. Oczywiście jest to błyszczyk, więc on lekko się lepi, ale
do przeżycia. I tak prezentuje się makijaż wykonany w 100% kosmetykami marki Catrice. Ja jestem w ogóle bardzo pozytywnie zaskoczona tą marką. Mam właśnie, jak widzicie, kilka produktów tej marki. A ten podkład to jest po prostu totalny sztos, totalny ulubieniec. Korektor z tej serii również jest bardzo fajny. Więc jak widzicie, to jest dość tania marka, dostępna stacjonarnie, no między innymi w Hebe, ale też znajdziecie większy asortyment w internecie, a jakość jest naprawdę dobra, jak za cenę, którą oferują, jestem bardzo na tak, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jestem zadowolona, że mogłam właśnie te kosmetyki przetestować. W ogóle ja większość kosmetyków mam z Ekobiecej, tam też markę Catrice znajdziecie, bardzo lubię ten rozświetlacz, jak widzicie, on pięknie błyszczy, te palety cieni również dają radę. Błyszczyk oczywiście jest super opcją, więc też będę testować ten produkt do brwi, bo nie ukrywam, że jego kupiłam, on jest najświeższy. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym filmiku i dajcie mi koniecznie znać, czy Wy lubicie tą markę.